Panie prezydencie, no przyjechał dzisiaj Elf do Raciborza, nowoczesny pociąg. Kiedy możemy się spodziewać w Raciborzu takich pociągów? No niestety tego nie wiem, choć chciałbym, żeby od jutra. Bardzo mi się podoba, byłem w środku, prawie jak Pendolino. Także 160 km na godzinę, bo pytałem maszynistę. Myślę, że takie pociągi by nam się przydały. Choć chyba na tym torze szybciej jak 80 nie można jechać. Wolontariusze pewnie już prezydenta prosili o pieniądze. Coś wpadło? Tak, tak, już coś wpadło. Myślę, że jeszcze wpadnie pewnie dzisiaj kilka razy w kilku miejscach. Także świetna, świetna, myślę, impreza. 20 lat w tym roku. Od samego początku pamiętam, że uczestniczę w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Tak właśnie symbolicznie wpłacając pieniądze. Mam nadzieję, że w tym roku padnie kolejny rekord w Raciborzu również. Bardzo dużo młodzieży się angażuje w zbieranie pieniędzy na rzecz dzieci, także bardzo fajnie. Jest to najnowszy model Elfa, produkowany w Polsce jako PESA, także zbyt gorszy. Jest to jeden z najbardziej wygodnych pociągów, także szybkość pociągu 160 km na godzinę, jeżeli nasze tory będą przygotowane do czegoś takiego, także będziemy mogli jeździć nawet i tutaj na ten teren, bo chcemy wejść na tą linię, także czekamy tylko na resztę taboru naszego, który dojdzie do nas, także w najbliższym czasie, do roku czasu jesteśmy w stanie już praktycznie objąć to. Jesteśmy w ramach Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kwesty są zbierane w pociągu, bilety są bezpłatne, także przejazd pociągiem, jak żeśmy ruszyli z Gliwic, jedziemy teraz do Bielska i wracamy do Gliwic. Także o godzinie 17 jesteśmy na terenie Gliwic. Bardzo mi się podoba. Dobry. Pociąg Regio do Kędzierzyna-Koźla podjedzie z toru pierwszego przy peronie drugim. Znajdujemy się w pociągu Kolei Śląskich, Elf. Odbywa się tutaj zbiórka na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Skąd, dokąd jedziecie? Jak wygląda ta trasa? No to jest trasa, która jest wokół Śląska, prowadzi. Od Gliwic, zaczyna się w Gliwicach, kończy się również w Gliwicach i cała podróż trwa 9 godzin łącznie. Jak wygląda ta zbiórka? Dużo jest chętnych, którzy dają do puszek? Tak, wbrew pozoru bardzo dużo osób. Praktycznie wszyscy pasażerowie, którzy wchodzą, nie obejdą się bez tego. Po prostu muszą sami z siebie tak wrzucić do nas i wziąć te serduszko. To jest tak jakby nasza tradycja, można powiedzieć, coroczna. Jak długo zbieracie już na Wielką Orkiestrę? To jest wasz pierwszy raz, czy więcej razy już zbieracie? Ja to jest mój pierwszy taki prawowity udział. Wcześniej towarzyszyłem tylko znajomym w zbiórce na Wielką Orkiestrę. A u ciebie? U mnie również to jest mój pierwszy raz udział taki w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. O, mama odjedzie. Wolno za linię samemu, wiesz o tym.